Zastanawia mnie, jak dzisiaj. Dzisiaj we wtorek oceniasz ten pojedynek Marek Niedźwiecki kontra Nowa Rzeczywistość. Takie twoje emocjonalne, bardzo syntetyzujące zdanie, refleksja. Wiesz co? Tylko powiedz coś takiego, co naprawdę dzisiaj czujesz uczciwie. Kiedy wróciłem do pisania bloga, bo zaprzestałem pisania... Zauważyłem, zaprzestałeś w ogóle aktywności. Tak, aktywności. Nie pojawiałem się nigdzie, nie interesowało mnie to. I kiedy wracałem do tego bloga, napisałem pierwsze zdanie takie, że nie wiedziałem, że można człowieka zniszczyć w ciągu jednej nocy, teraz już wiem. Mm-hmm. I pani, która zajmuje się takimi sprawami, powiedziała: panie Marku, nie może pan czegoś takiego napisać, bo nie zniszczyli pana. Wszyscy pamiętają to, co pan zrobił i jest pan właściwie górą w tym sporze. Mm-hmm. Więc nie może pan sobie ujmować, że pan został zniszczony. Audycja została zawieszona albo też zniszczona, moim zdaniem zniszczona. Natomiast pan nie. I wtedy pomyślałem, że rzeczywiście coś takiego jest. Zresztą dostałem tysiące listów od słuchaczy, którzy... Mm-hmm. Znaczy od tej pory, kiedy to się stało, od 15 maja, przyznam ci się, że nie dostałem żadnego hejtu w mailach. A to zwykle też dostawałem, że jestem stary, już powinienem sobie dać spokój. I tego typu. Taki najbardziej lubię. Tak, no. Tak. Piszą oczywiście ci, którzy kurde nigdy nie będą starzy. Tak, ale od tamtej pory... Czyli od 15 maja dostaję same miłe, pozytywne listy. Mhm. I dlatego wziąłem się do roboty, żeby skończyć te dyrdymarki, bo one powstały tuż po... Zaczęły powstawać tuż po Radiocie. To miała być taka trzecia część. Aha. Ale potem jeszcze był Australijczyk w międzyczasie. I no teraz to skończyłem, a dopisałem tylko te rzeczy, które trzeba było dopisać. No, uaktualniłeś. Tak, tak.